Szybciej, Geralt, chodźmy z tego przeklętego miejsca. Brama do Wizimy jest niedaleko. Witaj. Bywaj. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. No... Mam Glade. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, Glade zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go! Skurwysyny. Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście!
Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej. Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocham, nie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz celę. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? A! Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. Nuda.
Skończcie tę walkę, nie będę czekał w nieskończoność. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. Zabiję cię, drani! Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Matoły. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Co ty tu... A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony.
Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanałów sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory, z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, a lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź, wiedźminie. Honor lub śmierć!
Płonąca róża! Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Nie mamy całego dnia. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Zazarłeś
Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. Thank you.
Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj.